mimo tych trudnych warunków atmosferycznych, zwłaszcza przyjechać do dalekich Bartoszyc, to jednak jest trud. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję, że mogliśmy tutaj gościć i tą tematykę, że można było przemierzyć tutaj, kto chciał, żeby zobaczyć, a każdy sobie już opinię sam wyrobił. Właśnie zobaczył, usłyszał, ta opinia już powinna się sama nasuwać na myśl. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę pana, ja nie jestem sam, to jest pierwsza sprawa. Reżyserem tej filmu Grzegorz Grau. Czasami współpracuję ze Ewą Stankiewicz, z Anią Ferem, z Dawkiem Świarowskim. To jest cała trupa, ja wymieniłem reżyserów, bo to z reguły po reżyserach się rozpoznaje, ale są również operatorzy, kierownicy produkcji, montażyści, to jest cały zespół. No i każdy ma tam porę pomysłów. Komuś coś bardziej leży na wątrobie, komuś trochę mniej. Właśnie wszyscy myślą o tym państwu. To wie pan, to jest tak, że każdy ma na to inny pomysł. Ten pomysł fabularny, który chce zrealizować tą pracę, to on ma swoją ideę taką zbliżoną do człowieka z Marku. Grzegorz myśli o jakimś innym projekcie, Ewa myśli o innym projekcie, ale to nie jest jedyny obszar, który nas interesuje, prawda? Jakby Smoleńsk. Może tam zawsze ważne są przyczyny Smoleńska, prawda? Mało kto się zastanawia naszych gościu do tego, co jest w tym moim zdaniem fundamentem, czyli do resetu amerykańsko-rosyjskiego. Więc może warto pogrzebać w tym. Chcemy kontynuować tematykę cywilizacyjną, jak Paweł Boszmacera, czyli tutaj tego, żeby postać się wyniki, ale to jest tylko wycinek pewnego takim kalendarium, galerologia tego, co się co przyniosło w postaci in vitro. To jest zdecydowanie szerszy problem. To jest kwestia tego, jaki świat światłowy do życia, bo bardzo często spotykam się z taką opinią, że to nie moja sprawa, że ja na to nic nie mogę zrobić, więc się tym nie interesuję. Są inni mądrzejsi, to naprawdę dobrze się ułożą. Ja mam wrażenie, że dochodzi tutaj do sztab totalnego zwarcia, a są to jeden z elementów. Pokazuje, że te siły, które się wydawało, że już dawno nie istnieją, nagle się tutaj cały czas istnieją. I myślę, że jest nowy pomysł na świat, to jest łączenie narodów, prawda? I ponieważ jestem z takiego pokolenia, które musiało się używać, bo ja przecież sobie studiowałem socjologię, to coś tam jeszcze w tej pustej głowie zostało. I pamiętam taki przepis na marcis, który produkował Karol Marx. Tam były trzy podstawowe elementy niezbędne, żeby komunizm mógł istnieć. Była likwidacja państwa narodowego, była likwidacja rodziny, była likwidacja pieniędzy. I więc państwo się zastanawiał, czy te elementy się spełniają, czy nie. I komunizm to nie jest Rosja bolszewicka. Bo to jest z reguły tak redukowane. Komuniści zachodnioeuropejscy, jak zobaczyli, czym zaowocował eksperyment sowiecki, doszli do wniosku, że to się musi źle skończyć, bo to z powodów ekonomicznych nie wygląda. I wtedy taki komunista włoski Gramsci zaproponował komunizm kulturowy, czyli masz też instytucje. I teraz te same wartości, ta sama organizacja społeczeństwa, na ciele nas zachodu. Dużo bardziej atrakcyjnie opakowana, dużo lepiej podana, przyswajana. Szkoły i uniwersytety służą do tresowania dzieciaków. Które kupują później na przykład projekt in vitro jako zbawienie dla na przykład bezpłodnych par, prawda? Mówią, co jest w tym sklepie, że ci ludzie nie mogą mieć dzieci, a chcą mieć dzieci. Dlaczego im zabronić? No i tu się pojawiają wtedy konkretne pytania, prawda? Bo to jest gigantyczny biznes. To jest gigantyczny biznes, a jak państwo, ktoś z państwa pracuje w biznesie, to wie, że nie ma nic lepszego, jak stały odbiorca, który dobrze płaci. Kto jest taki odbiorca? No jest państwo. A żeby państwo to kupiło, to musi stwierdzić, że to są taką ma to wartość, że trzeba to zafundować każdemu. Zastanówmy się nad przyczynami, o których się nie mówi. Dlaczego jest takie zapotrzebowanie na inni? Bo to są konsekwencje polityki, stosowania środków antykoncepcyjnych, szczególnie
chemiczny u kobiet, czy innego typu, więc wywołuje konsekwencje antykoncepcji, jest bezpłodność. Bezpłodność będzie leczyło się in vitro. I wszystko ma fundować państwo, czyli podatnicy, czyli my wszyscy. A ceny będą wyznaczali ci producenci. Nie wiem, tego nie mogę pani Damian odpowiedzieć. To Grzegorz z tym rozmawiał i nie wiem, czy go zahaczą osobiste sprawy. Natomiast to nie jest tak, że to stoi w miejscu, bo kilka tygodni temu była informacja, że właśnie urodziło się pierwsze dziecko, którego kod genetyczny pochodzi z trójki rodziców. Jak to może? Nie wiem. Nauka nie zna granic. Więc to informacja podana na stronie Gazety Wyborczej, więc w pełni wiarygodne źródło, jeśli chodzi o takie sprawy. To są narzędzia do zmiany całego społeczeństwa. To na przykład w Skandynawii, która nam się jawi jako obszar wolności, bogactwa, tak zwanego liberalizmu, że dzieją się rzeczy takie, że się nam po prostu w głowie nie mieszczą. To jest cała ta postępowość, tam jest właśnie, to jest takie jakby pole doświadczalne. Tam jedna z partii, chyba Zieloni, ale się mogę mylić, głowy za to nie dam, w parlamencie zaproponowała, żeby zdelegalizować małżeństwo. Żeby był zakaz zawierania małżeństw. Czyli wtedy co jest? No to już przećwiczono w Stanach Zjednoczonych w 60. latach. Komuna. Trochę facetów, trochę kobiet, trochę dzieci. I na organizację do pełni społeczeństwa. To nie jest jako projekt, tam nie wiem, jakiś list, złożony w parlamencie. To właśnie o tej Skandynawii mogę opowiadać bardzo długo, bo się przygotowuję do kontynuacji tej tematyki. Ja właśnie pan pytał o plany. No więc takie też mamy i bieżące tutaj z tego, co się dzieje. Grzegorz Braun skończył dwie pierwsze części transformacji od Lenina do Putina. Będzie pracował nad następnymi dwoma, jeśli tylko znajdziemy pieniądze na to. Ten film będzie już niedługo dostępny w dystrybucji albo którąś z gazet, albo z tygodników, albo może w internecie, ale to zależy jeszcze od sponsorów. Także wachlarz i tematów, i planów jest bardzo szeroki. Z jednym zastrzeżeniem, chyba że nas podsadzają i wcale nie żartuję, bo Grzegorz Braun jest zagrożony w wyniku operacji medialnej, tym, że go wsadzą do więzienia. Bo właśnie prokuratura wysmażyła takie pismo, w którym z powodu niemożności dostarczenia wezwania celem przesłuchania go, za to, że przeskoczył mur cmentarza podczas ekshumacji Anny Walentynowicz i dokonał rękoczynu wobec policjanta, uderzając go ręką w przedramię, tam jest tak napisane, i nie mogą mu pod adresem zamieszkania ani przebywania dostarczyć informacji, a druga sprawa to jest ta manipulacja związana z tym tekstem, który powiedział gruby tak. Więc prosi się policję o pomoc prawną. Ja rozumiem to sformułowanie w ten sposób, że to jest zatrzymanie i doprowadzenie. Czyli jakby pierwsze środki takiego bezpośredniego nacisku. Więc to ja wcale nie żartuję, bo to myślę, że to jest bardzo pilnie przyszkodowane, a żeby nie być gołosłowy, to jest tak, żeby powiedzieć, że może było z 9 września, całą sprawę odpalono pod koniec listopada. I to się wpisuje się w jakiś kontekst wydarzeń bieżących, więc ktoś to śledzi, ktoś nad tym pracuje. Podobnie było w wypadku premiery tego filmu, ten film był raz pokazany w telewizji i wtedy odpalono sprawę po miesiącu i dwóch dniach jego wypowiedzi z Lublina o biskupie ale też minął czas, bo nie reaguje bezpośrednio, jeśli to jest taki skandal, to się reaguje od razu. A nie w dniu premiery o godzinie 9 rano na portalu Gazeta.pl pojawia się artykuł, który to urucha. I wszyscy już rozmawiają tylko o tym, co się stało, a nie rozmawiają przed o filmie. No więc tyle, jeśli chodzi o nasze plany i to, co próbujemy robić. Chciałam powiedzieć, że tak jakby pan udzielił tej odpowiedzi na moje ciche pytanie, chciałam zapytać, czy pan osobiście, pomimo że żyje, jak to się mówi, że wolny kraj nie czuje się dobrze, że nie ma pan jakichś takich osobistych wycieczek od kogoś takich, może ci na razie. Wie pani, do mnie jeszcze to nie dociera, ale na przykład do Majki Górskiej.
Tchórzewskiej, która zrobiła między innymi mgłę, tego typu filmy, bardziej ze Smoleńskiem związane. Teraz zrobiła właśnie, skończyła pracę nad domknięciem tryptyku, czyli nad testamentem. No to na bramie się wieszają jacyś faceci, którzy tam krzyczą coś. Tutaj jest kościół, nie wiem, powtarza, co krzyczą, czy bramkę, czy spółkę do jej mieszkania. No więc tak, no, to spotykamy się z takimi głosami. Chociaż jednocześnie jest tak, że mnóstwo ludzi w bardzo ciepły sposób przy takich okazjach, jak kupno czegoś w kiosku, na ulicy, jeśli rozpoznają, odchodzą z pomocami. Ja myślę, że to jest tak, że to nie od nas zależy trochę. Myślę, że kłopot z eugeniką jest również polega na tym, że w naszej współczesnej cywilizacji, a szczególnie w kulturze, nie ma śmierci. Nie ma w ogóle refleksji nad śmiercią. Z kultury wypłynięto. Ja mówię, że to ludzie uwierzyli, że są nieśmiertelni, że tam kiedyś to może umrą, ale jutro to na pewno nie. I to kultura w ogóle na tym się, na czym była w ogóle fundowana, na tym dylemacie życia sensu, bo zastanawia się nad sensem życia, teraz to wszystko wyparło. Więc jak się wyjdzie z tej myśli, to się później okazuje, że może warto przedłużać sobie życie w nieskończoność, prawda, te wszystkie odmiany i tak dalej. Ale ja dochodzę do jego wniosku, że nie wiem, co mi jest pisane, ile mi tam jeszcze zostało, więc póki co to mogę, robię to, co mogę. A że są kłopoty, to zawsze są kłopoty. Nie ma nic za darmo, tak? To jest, zawsze będzie wystawione jakiś rachunek. Znaczy kłopoty mam trudne, nie chodzi o to, czy tam jest na życie, nie jest. Nie, to myślę, że aż tak, to nie, no. Chociaż seryjny samobójca krąży w Polsce, ale zajmuje się na razie ważniejszym, nie? Takich jakichś tajemnic nie mam. Jak coś wiem, to od razu mówię. Nie zamierzam popełnić samobójstwa, ani czegoś brało, ani nikt z naszego otoczenia. Ale tak naprawdę my nie jesteśmy depozytariuszami informacji takich, które mogłyby wstrząsnąć tym systemem. Więc jakoś dziwnie się tak składa, że odchodzą na tamten świat ci, którzy coś wiedzieli lub mogli wiedzieć. My żyjemy w ogóle w takim świecie, gdzie ta informacja do nas nie dociera. I środki techniczne są ogromne, bo to jest internet, to są telewizje, gdzie są setki kanałów i właśnie prasa wielkonakładowa. Tylko my nawzajem nie wiemy nic o sobie, o mechanizmie. Nie wiemy, co się dzieje bardzo niedaleko. I są nawet jakieś poważne kryzysy polityczne w Bułgarii. Czy Państwo coś wiecie, co się dzieje w Bułgarii? W państwie Unii Europejskiej. Przynajmniej jest na szczytach jakaś totalna walka, prawda? To jest przecież nie tak daleko. To się naprawdę działo w Gruzji. Jest to jednostronna relacja, jak podczas wyboru obserwatorem widziałem, co się tam działo. I jednocześnie tak się przypadkiem złożyło, że byłem w dniu wyborów stan. I mechanizmy stosowane do obróbki młodzieży są identyczne wszędzie. Taki dziwny zbieg okoliczności. I cała wiosna ludów arabska wygląda naprawdę bardzo podobnie, jak to wyglądało i w Gruzji, i w Nowym. I to jest tylko tyle, że kwestia odpowiedzialności za to, co będzie światem, w którym będą żyły nasze dzieci, które właśnie już się dzieje coś takiego, że nie jesteśmy w stanie bardzo często powstrzymać tej obróbki. A głównym wrogiem jest Kościół. No, Kościół katolicki jest głównym wrogiem tego tak zwanego postępu, tej zmiany. Bo jak się używa określenia zmiana, to ona może być korzystna lub niekorzystna. Słowo postęp jest, ma konotację pozytywną samą z siebie. Prawda? Więc jak można przeciwko czemuś dobremu występować, nie zgadza się. In vitro jest postępem, prawda? Czyli jest dobre. A jak dobre, to popierajmy. Wszystko zaczyna się od słowa. Każda rewolucja zaczynała się od słowa, od zmiany znaczenia słowa, a później dopiero szły następne. Ja myślę, że dużo młodych ludzi nie wie o tym, jakie skutki są właśnie in vitro i że to jest złe. Bo znam takie przypadki właśnie młodych osób, które są szczęśliwe, że mają dzieci z in vitro. I twierdzą, że mogliby jeszcze kolejne dzieci posiadać, gdyby chcieli. Także to chyba wynika z nieświadomości, że młodzi ludzie nie wiedzą i w tej nieświadomości korzystają z tego. Ja myślę, że Pani ma absolutnie rację. Co dowodzi tego, że mamy pełną kontrolę mediów. Znaczy te treści przeciwne nie mogą się w mediach ukazać. W związku z tym ci młodzi ludzie nie wiedzą, że jest alternatywa, albo jakie to skutki przyniesie. Alternatywą, która była od wieku na świecie i było to zachowanie zawsze promowane we wszystkich społeczeństwach, była po prostu adopcja dzieci, które nie mają rodziców. My doprowadziliśmy do tego, że 80-90% dzieci w domach dziecka tak zwanych ma oboje rodziców.
A nie są dziadkowie, nie są ciotki, wujkowie, jeśli. Prawda? Czyli gdyby chcieli ci ludzie, to mogliby wziąć dziecko w systemie adopcyjnym. A jednocześnie nie znają konsekwencji, bo tak to już jest, że doświadczenia tego typu wymagają chociażby czasu. To jak się przeszczepia rogówki, wiele osób nie zgadza się na to, żeby przeszczepić rogówkę, bo nie wiedzą, co będzie za 25 lat z nią. A spokojnie zgadzają się na taki sposób rozmnażania, ale nie widzą, jakie to skutki przyniesie dziecko. Już są badania, które wskazują, że na przykład są dużo mniej odporne. Że te zdrowie, które są mrożone, tam podlegają jakimś innym wpływom. Ale jeśli ktoś jest bardziej narażony na choroby, to znaczy będzie potrzebował więcej lekarzy. Znowu się i niech to państwo płaci. Więc to jest, myślę, że to są gigantyczne siły. Tomasz sobie zdaje sprawę, że najbogatsze koncerny na świecie są koncerny farmaceutyczne. Nie zbrojeniowe, nie naftowe, tylko farmaceutyczne. Chemiczne. To jest plus. Mało się mówi, mało młodzi ludzie wiedzą o naprotechnologii, bo... Tak, oczywiście konkurencyjne metody, czyli usuwanie przyczyn. Bo alternatywą jest właśnie to in vitro, nie? To jest metoda, która po prostu... To leczenie jest, tak. A in vitro to jest tylko ingerowanie w organizm matki. Także tutaj tu nie ma leczenia. Nie, to nie jest to leczenie, nie jest leczenie. To jest technika rozwoju. A naprotechnologia jest leczeniem, więc tutaj jest też może za mało jakoś to rozgłoszone. A to jest celowo, to jest celowo. Ale to jest chodzi o pieniądze. Ktoś komuś psuje biznes. Pieniądze, prawda? To jest właściwie, to jest inseminacja. To jest taki termin, który był wcześniej stosowany, jeśli chodzi o zwierzęta. I były doświadczenia, że krzyżówki międzygatunkowe były wcześniej i się udawało. A teraz zostało przeniesione na człowieka. Zresztą wspomagana technika rozrodu to jest termin, który używa pan profesor. To nikt sobie nie robi z niego żadnych grzmin, tylko on używa tego języka, prawda? Ale jeśli się okaże, że człowiek jest taka rzecz wymienna, to właściwie usunięcie człowieka nie jest taka już straszna rzeczą, prawda? No i ten sam, i ten sam. To jest też kwestia zmiany etyki. Albo uznamy, że jesteśmy niepowtarzalnym, każdy z nas niepowtarzalnym istnieniem, które ma duszę nieśmiertelną, albo jesteśmy takimi mechanizmami, które można naprawiać, krzyżować, coś z nimi robić, prawda? Niech tam pracują na pożytek czynu. Więc to jest zmiana w ogóle całego, myślę, taka cywilizacyjna zmiana przed nami. I albo zafundujemy piekło dzieciakom naszym, następnym pokoleniem, albo będziemy próbowali coś z tym zrobić. Cywilizacja śmierci. Tak, oczywiście, to jest to, co mówię. I ona absolutnie triumfuje. Wydaje mi się odprawiać. A jak wygląda lobby in vitro wprowadzania w Polsce? Bo wiemy, że polski parlament chce wprowadzić, uszczęśliwić, używa się różnej tej terminologii, uszczęśliwiania małżeństw. Jak to wygląda tutaj na polu polskim? Bo to jest dopiero taki początek, ale... Proszę Cię, to ja nie wiem, jaki mocnik w Polsce ma diabeł. Jakbym wiedział, to bym od razu powiedział, żebym właśnie nie był ofiarą tego seryjnego samobójcy. Myślę, że to są sprawy dość poufne i tak naprawdę trudno się w tym rozeznać, bo z reguły to jest ubrane poprzez organizacje pozarządowe, które, organizacje feministyczne, które są dobre. Teraz część z tych ludzi działa w takiej własnej, dobrze pojętej wierze. Oni wierzą. Prawda? Że ja na przykład, jak pokazywałem ten film w jednym z warszawskich liceów, taka dziewczynka mówiła, że jak mam dziecko chore, to lepiej je zabić. Dla niej to było w sensie etycznym. Po co ma cierpieć? Ona nie chciała się. Ona uważała, że lepiej jest zabić, niż ma żyć na przykład chory. Ale nie przyszło jej do głowy to, że właśnie przy tym rozwoju medycyny można leczyć dzieci w okresie prenatalnym. Prawda? Już u niej był ten skrót. Mam mieć kłopot? To nie. To sobie zafunduje nowe. Myjemy dzieci, czy robimy nowe. To jest ten sposób myślenia. A kto na to, kto w Polsce to wpływa naprawdę? Ja nie wiem. To są gigantyczne koncerny, to są tajemnice handlowe, to są sieci całych spółek, organizacji pozarządowych. To jak tutaj rozbuda, bo kto pamięta o tym, jaka była wielka akcja. I teraz zobaczmy, jaki jest efekt. Są trasy komunikacyjne wschód, zachód, a północ, południe. A jednocześnie otwiera granice do Kaliningrad i proponuje makroregion plus. Prawda, tam przypadkowo niepowiązana sprawa. O jakiej żabki chodziło, o jakieś tam inne rzeczy. 400 euro zawieszenie na drzewie. Wszystko się z wszystkim łączy niestety. I to, te, te,
sprawy, dlatego kluczem są media. Tylko nie będzie wolnych mediów, to nie będziemy mogli wymieniać. Jak przyjeżdżam kawał drogi, żeby z Państwem porozmawiać o zdrowiu z ogromną przyjemnością. I taka jest misja mojego zawodu również. Po co to wszystko robimy? Żeby dyskutować z widzami. Bo nie robimy tego nawzajem dla siebie, kolega dla kolegi, tylko robimy to dla widzów. I poddajemy się weryfikacji ze strony widzów. I jeżeli jest tak, że na 10 najlepiej oglądanych filmów dokumentalnych w historii telewizji polskiej, 5 jest pod mojej ręki, a nikt nie chce ze mną gadać, to o czymś to świadczy, prawda? Ta komunikacja jest zamknięta. A jednocześnie ja gorąco popieram, żeby Radio Maryja miało normalne nadawanie i normalnie istniało, ale jednocześnie z przerażeniem patrzę, że nikt nie podważa tego, co jest fundamentem tej całej sprawy. Dlaczego mają być jakieś koncesje? Dlaczego nie walczy się o bezkoncesyjny dostęp do mediów? Jak się jedzie przez Amerykę i się jedzie samochodem, ma się włączone radio, coś się do miasteczka wie, że to jest nowa stacja radiowa. Bo w jednej kanciapie przy kuchni siedzi facet, który ma sprzęt za 5 czy 10 tysięcy dolarów i nadaje muzykę, gada sobie ze znajomymi, rozmawia o czym chce. Tylko się rejestruje, zapisuje się, żeby nie był porządek częstotliwości. On jest jakaś dydaktyczna struktura administracyjna w postaci Krajowej Rady, gdzie biorą ciężkie pieniądze, a te pieniądze pobierają znowu od nadawców. Z naszych podatków? Tak, nie, oni biorą od podatków, od nadawców, a nadawcy przez ceny dostępu, czyli satelity i wszystkie inne formy rozpowszechniania biorą od nas. Czyli my karmimy właściwie Krajową Radę, która nam zabiega ustaw. I ja proponuję, jeśli będą takie okazje, proszę to podnosić. Dlaczego w ogóle są koncesje? Na początku lat 90. mówiło się dlatego, że wojsko trzyma w celach obronnych. Jakoś się okazało, że to była analogowa częstotliwość. Jakoś nie trzymało, tylko dwie telewizje mogły istnieć. Jakoś tak dziwnie rozdane. Dzisiaj, moim zdaniem, do normalnego funkcjonowania dzisiejszego świata kluczem są media. Jeżeli przy kampaniach wyborczych w Stanach Zjednoczonych wydaje się miliardy, dziesiątki miliardów na media, to nie dlatego, że oni mają takiego hopla, że lubią wydawać na media, tylko to przynosi skutek. I to jest jedna sprawa. A druga, że ten proces demokratyczny wcale nie musi być fałszowany, bo jednocześnie zmienia się kategorię ludzi, którzy mogą głosować. Teraz w Argentynie jest, chyba nie wiem, czy już weszło, czy ma wejść, głosowanie dla 16-latków. Prawda? To te dzieciaki, niektóre w tym wieku są bardzo odpowiedzialne, wiedzą, co robią. No ale ja raczej skłaniam się ku temu, że większość z nich myśli o piłce, o przyjemnościach, o zabawie, o wakacjach. To lokalne, tak się powinny rozwijać. Za wcześnie, żeby decydować. O strukturze państwa? Nie, ta demokracja jest plutokracją, jest po prostu władzą motłochu. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że wszyscy na wszystko przyznają. Nikt nie chce posłuchać, jak kogoś mądrzejszego. Tylko każdy się na każdym zna. Ekonomia, proszę bardzo, ja. Wojsko, obronne, wszyscy się na wszystkim znają. A jednocześnie ta informacja się rozpływa, ginie w szumie informacyjnym. I wtedy ci, którzy mają dostęp do mediów, mogą przekazać tam, którą chcą. Czyli to jest jakby żyjemy w Matrixie. W gigantycznym Matrixie. Teraz normalnych ludzi się nie słucha. No tak, no bo to jest nudne. Dlatego jedyna nadzieja jest w Kościele katolickim. Którego jeśli będziemy bronili, to... Z którym się walczy. Tak, z którym się walczy, który się rozkłada od zewnątrz do środka na 100 sposobów. A to jest tak naprawdę zawsze nie. Instytucja składa się z ludzi. Każdą politykę wykonuje się ludzi. To nie ma tak, że jest idea, która jest samorealizująca. Więc dlatego każdy w swoim miejscu powinien być wierny tym zasadom, które wyznaje i mieć tyle odwagi cywilnej, żeby to robić. A że czasami trzeba płacić cenę. Gdyby poprzednicy nasi nie płacili tak ogromnej ceny, to by nas nie było. Ale byśmy szczekali w jakichś innych językach. Więc ja to namawiam do tego, żeby być sobą. Wiesz, że jest się ważny. Teraz z takim księdzem rozmawiałem, który zadał pytanie, co jest najważniejsze dla katolików. Ja myślałem, że to bliźni są. Mówi, nie, koleś, bądź. Zacznij od siebie. Ty jesteś wartością. Dlatego inni mogą być też wartością. Szanuj bliźniego swego, kochaj bliźniego swego, jak
siebie samego. Tak jest. Więc najpierw trzeba kochać siebie, nie być egoistą, nie wozia załamać się k sobie, tylko jakby szanować siebie, jako dziecko Boże. I dopiero od tego można wyjść. Jeśli sam siebie nie szanuję, zaczynam szanować. Dlaczego mam ich uznawać za wartość? Może nadaje mi się na część. Więc? No ale władza w ogóle się nie liczy z narodem. Kompletnie. Nasza władza obecnie. Jak mamy... Czy jak? Z narodem. Nasza. Ale czyja władza? Nasza władza. A, to może pan. Kompletnie się nie może pana władza. Nie, ich nie wybieram. To ci, którzy nami rządzą, to jest tak, myślę, że lepsze. Ci, którzy nami rządzą. Proszę powiedzieć, co będzie z nami? Wie pani, ja już komuś tyle mówię, że ja jestem tylko temu, że wszyscy na wszystkim się znamy. Ja też nie jestem żadnym prorokiem i mogę tylko mówić o tym, czego doświadczam, co widziałem, z kim na jaki temat rozmawiałem i jakie wnioski z tego wyciągam w sposób logiczny. Bo tylko dysponuję tymi informacjami, które są dostępne. Nie mam dostępu do tajnych informacji, czy do jakichś bardzo zakonspirowanych. Moim zdaniem, to widzę po procesach, które się dzieją, że to idzie w kierunku, tak jak powiedziałem, takiej nowej formy komunizmu. Tak. Tylko nie taki represyjny, że będą zamykali w gułagach, bo to z reguły z tym się ludziom to kojarzy. Nie, to będzie kwestia zupełnie inna. Innej organizacji społeczeństwa. Jeżeli na przykład w Hiszpanii, jak u Zapatero, zgodzono się na to, żeby dziewczynki bez względu na wiek, poniżej chyba nawet tam 14 roku życia, mogły poddawać się aborcji bez zgody rodziców, to zmienia stosunek do życia, prawda? Styl życia. I my nie jesteśmy w stanie zebrać tych wszystkich informacji. My są specjaliści od tego. To ci specjaliści nie działają na rzecz naszą, to jakby zupełnie inni. Jeszcze kilkanaście lat temu nie było pojęcia prawo reprodukcyjne. Wszystko zaczęło się od słów. Ale była konferencja w Egipcie i tam uchwalono. Na początku 90. No i już ten nabiera rozmachu całość. Czyli to jest oddziaływanie globalne. To jest globalizm, gdzie jednostka się zupełnie nie będzie. To jest na tylu polach się rozgrywa jakby sprawa tego postępu, że nie sposób, żeby ktoś, kto nie ma zespołu ludzi, który jest skoordynowany, mógł nad tym zapanować. To są zmiany w rolnictwie na przykład. GMO przecież. Tak, to ludzie właśnie GMO mówią, a na przykład nie wiedzą, co za tym stoi, jakie są konsekwencje tego. Zdrowotne, a na przykład kontrolowania rynku żywnościowego. Jeżeli są nasiona, które można posadzić, one wzrosną, wydadzą owoc jak zboże, prawda? Można to zboże zmielić, zrobić jego chlebem, ale nie można już tego zboża zasiać, żeby znowu obrócił. Trzeba znowu się ustawić w kolejce do właściciela nasion, który je sprzeda po określonej cenie. A jednocześnie na przykład mogą być tam takie geny, które niszczą inne rośliny. Czyli agresywne geny, które będą na przykład przenosiły tą informację, żeby się tamte inne rośliny nie rozmnażały. Czyli jeśli będzie jedno pole normalnego zboża, a drugie będzie zmodyfikowane, to pole zabije to drugie. Czyli za ileś lat może się okazać, że rośliny, znaczy nasiona są to w jednym ręku. Są gigantyczne koncerny, które to kontrolują. I jak tutaj mówił jeden z bohaterów, to jakby nie jest kłopot w tym, że rozwija się nauka. Po to dostaliśmy tą głowę, żeby z niej korzystać do roboty. Tylko w jakim celu? Tylko w jakim celu? Co z tego będzie wynikało? A ja na koniec może powiem, że pan zechciał do nas zapytać. Z ciekawością oglądały się film. Pani się do nas słucha, ale prosimy, jak będzie trochę ciepło i nas jeszcze. Z przyjemnością. Ja w ogóle lecę często. Ja szalenie lubię tę część Polski, bo jestem żeglarzem. I moja rodzina cała też żegluje. Więc my często tutaj przejeżdżamy w różne strony, w różnych miejscach, kiedy bierzemy łódkę do swojej mamy. Więc może będzie taka trasa w lecie właśnie, kiedy będzie ciepło. Może będzie jakiś inny, mniej dramatyczny temat, żeby porozmawiać. Więc z przyjemnością do Państwa będę zaglądał. Zapraszam. Ten nieosobiście Tadek Komorowski nie wygra w porozmawiamy za chwilę. Ja mam pytanie, czy jakieś namiary do pana, żeby można było na przykład do parę dni nabyć jakieś dobre dni przedmałżeńskiej, rodzinnej. Znaczy,